Rocket Arena miało swoją premierę 14 lipca, ale już dwa tygodnie po premierze, czyli 28 lipca, startuje pierwszy sezon w tej grze. Przyniesie on wiele nowości, w tym jednego nowego zawodnika, dokładnie Flux. Dzięki uprzejmości Electronic Arts, które jest sponsorem tego odcinka, miałem okazję już trochę nią pograć i w tym odcinku chciałbym ją zaprezentować. Życzę miłego oglądania! Tak jak już mówiłem, Flux będzie dostępna wraz ze startem pierwszego sezonu w Rocket Arenie, czyli 28 lipca. Jak widzicie, jest to słodka dziewczynka, która strzela kotami. Tak, tęcza, koty i dziewczyna. To wszystko w jednym, ale naprawdę, jeśli chodzi o jej umiejętności i możliwości na polu bitwy, to jest ona całkiem zabójcza. Przejrzyjmy teraz jej umiejętności. Jako podstawowy atak mamy miałkiety, czyli sterowane, odbijające się rakiety i tak są one w kształcie kotów. Jeśli chodzi o alternatywny atak, to jest kocia czarna dziura i to jest bardzo ciekawa i mocna umiejętność, ponieważ jest to wolno poruszająca się czarna dziura, która przechwytując nadchodzące ataki rośnie i zwiększa zadawane obrażenia. Tym jest ciężko trafić, ale możemy tego używać w obronie, czyli jeśli ktoś do nas strzela, puszczamy taką czarną dziurę, ona pochłania wszystkie rakiety, które lecą w naszą stronę, no a jeżeli jeszcze trafi przeciwnika, to zada naprawdę potężne obrażenia. No i najciekawsza umiejętność Flux, czyli Fluxiversum, to jest pod shiftem umiejętność specjalna. Tymczasowo ukry się przed rywalami w równoległym wymiarze. Flux przenosi się do swojego alternatywnego wymiaru. Gra tam bardzo fajna muzyka, jesteśmy niewidzialni i możemy się poruszać po mapie, niezauważeni przez przeciwników, flankować czy zachodzić od tyłu. Za chwilę zobaczycie samą Flux w akcji. Mam nadzieję, że postać Wam się spodoba. Pamiętajcie, że dołączy ona do Rocket Areny już 28 lipca wraz ze startem pierwszego sezonu tej gry. Jakoś dużo nowych map, nie? Och, jak kotkami strzelam, ja pierdziele! Tęczowe kotki, nie no! Really? Co on robi? O kurwa! O, mega kot! Jak to ten chłopak nie? Przypomina mi Piszu teraz z Plants vs Zombies. Jakbym miał córkę, to na pewno wygrała tą kotką. Uspokój się, czemu mnie tak bijesz? Nie? No! Cicho! Moje uszy! What the fuck? O Jezu! Ale nie mogę w ogóle od ciebie uciec, jak dziadkiem ciężko jest trafić kogoś. Co tam pisze? Dziadkiem nie, chyba że masz na ten, chyba że masz... Miau! Ała! Co to tam tak pomklało? Miau! To ja! Ja dubbinguję gry lepiej niż oni. Dobra. Ej, 3-1 niebieski, pięknie. Wow, co to jest? Niewidzialność! Miau! Dawaj go! O kurde! Ej, te koty są same naprawdę zające, tak? Wiesz co, one lecą tam, gdzie celujesz. A! To zajebiste. Cyk. Teleporcik. Cyk. Ej, niewidzialność, zajebista umiejętność. Hej, typeczku! Ajajaj! Kot leci! Elegancja. To fajny ten chłopczyk jest. No, chłopiec jest zajebisty. Nie, żyj! Jaka dyskotekowa niewidzialność! W ogóle nie, co to wam, jest? Nie umiem w ogóle tym dziadkiem nic zrobić. Nie potrafię trafić w ogóle. No za młody jesteś, no. No może. Dziadkiem masz lukowanie. Gajowy do lasu! Musisz długo trzymać. Ja wiem, nie, ale chodzi o zwykły atak, stary, o to mi chodzi. Kuźwa. No to lewy przycisk, uciekłem. Jak trzymasz dłużej, to one od razu nie wybuchają. No właśnie uciekłem. Gajowy do lasu! Walę łosia! Wal łosia! Uuu, kromek. Wywali. Jest. Mówiłem. Rozwalajcie miny, które są pozawieszane. Kurde. Cicho, nie mówim. A kto wiesz o minę? Kto z prezentu ma wypadają? Prezent, no. O, teraz weszło. Razem, najlepiej razem aimować też typów, nie? Czyli razem lepiej biegać i... Masz kota, kuźba! Masz kota! Patrz jak go goni! Dziadek nie ma problemu z demeczem, ale ma problem z dobijaniem. Fajna muzyczka, jak ona niewidzialność włącza. Nice. Tu, 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 tu. Ja tam time cut, nie? W tym momencie. Zajebiste.
Ale się ruszyłeś nie w tą stronę, co trzeba. Dziadek, to do domu! No patrz, ten dziadek nie... Nie mogę pozawzalować go! Łosia, łosia, łosia! Jezu, ale ktoś nawala w klawę. Kurwa, zgasili. Ale trochę żeście się męczyli. No. Nie, ten dziadek to jest przegięcie pały, kurwa, po prostu. No, że on tak lata wysoko. No. O. Uuu. Ale się uparłeś na mnie. Ale taka młoda kobieta leci na takiego starego dziadka. Desk- jak wow. Życie, trochę tak. Jak kotem dostała. Aj. No niestety. Ładnie chromek. Ale chciałam powiedzieć, że nasza drużyna już się polepsza. Ja? No. Wiem progres. No. Nie, no dajemy wam fory, bo byście nie chcieli z nami grać więcej. O jest. Ale cię goniłem już. Masz kota, kurde. Ajajaj. Kot mignięty. Wow, co to namierzanie? Wow! Tylko ci się wydawało, że uniknąłeś mojego kota. Czym ty to zrobiłeś, Łosiu? Rzutem tym dużym. Aha. Mega wystrzał? Za też padłem. Weź mnie zostaw już w końcu. Młoda kobieto. A ja mam low. Młoda kobieto. Też wyleciałem. No kurwa, ale ktoś mnie tutaj... Wow. Ta moja fala cię trafiła. Trochę tak. Tak było, nie kłamę. Kuźwa, Jędrzej. No dawaj go. Ja ajajajajaj. Też dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj, gnoja! Co ktoś wyleciał? Ja wyleciałem. Yorkmin na plecach. To tu kula... Dobrze, drużyno biegnie. No teraz fajnie gramy. Bardziej razem chyba. Ej, dlaczego mnie wywaliło? Jakie...